Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Sztandary króla się wznoszą, już krzyż chwalebny jaśnieje, na którym Stwórca człowieka w człowieczym ciele zawisnął. To na nim Jezus zraniony okrutnej włóczni żelazem oczyścił z winy grzeszników strumieniem krwi oraz wody. Wspaniałe drzewo, ozdobne purpurą krwi Chrystusowej, wybrane, aby na sobie unosić ciało najświętsze. Ramiona drzewa szczęśliwe dźwigają okup wszechświata, szalami wagi się stając, wydarły zdobycz otchłani. Oddajmy pokłon krzyżowi, co był ołtarzem ofiary, bo na nim życie umarło, by śmiercią życie przywrócić. O krzyżu, bądź pozdrowiony, jedyna nasza nadziejo, zachowaj wiernych od złego i zniwecz zbrodnie ludzkości. O Trójco, źródło zbawienia, niech każdy duch Cię wysławia, a Ty przez krzyż odkupionych umacniaj łaską na wieki. Amen. Chrystus był ubiczowany i poniżony, lecz Bóg wywyższył Go swoją prawicą. Rzekł Pan do Pana mego: siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu, panuj wśród swoich nieprzyjaciół. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, w blasku świętości. Z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Pan przysiągł i tego nie odwoła. Tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Pan jest po Twojej prawicy. Zetrze królów w dzień swego gniewu. On po drodze pić będzie z potoku, dlatego głowę podniesie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chrystus był ubiczowany i poniżony, lecz Bóg wywyższył Go swoją prawicą. Obmyci krwią Chrystusa, służmy Bogu żywemu. Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za łaskę i wierność Twoją. Dlaczego mają pytać poganie, gdzie się ich Bóg znajduje? Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Ich bożki są ze srebra i złota, dzieła rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią. Mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Mają nozdrza, ale nie czują zapachu. Mają ręce pozbawione dotyku. Nogi mają, ale nie chodzą. Gardło ich nie wydaje głosu. Do nich będą podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa. Ale dom Izraela pokłada ufność w Panu. On jest ich pomocą i tarczą. Dom Aarona pokłada ufność w Panu. On jest ich pomocą i tarczą. Ci, którzy Mu służą, ufność w Nim pokładają. On jest ich pomocą i tarczą. Pan o nas pamięta i będzie nam błogosławił. Błogosławić będzie domowi Izraela. Błogosławić będzie domowi Aarona. Będzie błogosławił tym, którzy służą Panu, zarówno wielkim, jak i małym.
niech Pan was rozmnoży, was i synów waszych. Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niebo jest niebem Pana, ziemię zaś dał synom ludzkim. To nie umarli chwalą Pana, nie ci, którzy zeszli do otchłani, lecz my wielbimy Pana, teraz i na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Obmyci krwią Chrystusa, służmy Bogu żywemu. Chrystus w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, abyśmy umarli dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości. Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył. Kiedy cierpiał, nie groził, lecz oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze winy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią ran Jego zostaliście uzdrowieni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chrystus w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, abyśmy umarli dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości. Bracia, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali Jezusa i potępiając Go, wypełnili głosy proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. A gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg wskrzesił Go z martwych. Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie. Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez krzyż Twój świat odkupiłeś. I błogosławimy Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie. Jest napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy zmartwychwstanę, uprzedzę was do Galilei. Tam mnie ujrzycie. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jest napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy zmartwychwstanę, uprzedzę was do Galilei. Tam mnie ujrzycie. Uwielbiajmy Zbawcę ludzkości, który udał się do Jerozolimy, aby tam przyjąć zbliżającą się śmierć i przez to wejść do chwały. Błagajmy Go pokornie. Uświęć lud Twoją krwią odkupiony. Nasz Odkupicielu, spraw, abyśmy przez pokutę coraz ściślej jednoczyli się z Twoją męką i osiągnęli chwałę zmartwychwstania. Uświęć lud Twoją krwią odkupiony. Niech Twoja Matka, Pocieszycielka strapionych, otacza nas swoją opieką, abyśmy potrafili umacniać przygnębionych tą pociechą, którą sami czerpiemy w Tobie. Uświęć lud Twoją krwią odkupiony. Wejrzyj na tych, którzy z powodu naszych grzechów zeszli z drogi zbawienia. Wspomóż ich, a nam daj poprawę, aby zwyciężyły sprawiedliwość i miłość. Uświęć lud Twoją krwią odkupiony. Panie, Ty uniżyłeś samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Udziel swoim sługom daru posłuszeństwa i cierpliwości. Uświęć lud Twoją krwią odkupiony. Obdarz zmarłych chwałą Twego uwielbionego ciała i spraw, abyśmy się kiedyś stali jej uczestnikami. Uświęć lud Twoją krwią odkupiony. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.